Mam znajomych, którzy jak słyszą, że jadę na karpie, to zamykają się w domu, bo wiedzą, że będzie albo padać, albo będzie wichura, ochłodzenie, załamanie pogody. No oczywiście tym razem jak najbardziej tak samo. Jestem nad jeziorem Mostkowskim po raz drugi. W ubiegłym roku kręciliśmy tutaj film, obiecałem sobie, że jak najszybciej przyjadę wiosną, zobaczyć, jak rozbudowuje się to łowisko, jak powstają nowe stanowiska. No i proszę bardzo, właśnie jesteśmy w tych zupełnie nowych miejscach, których do tej pory nie było jeszcze karpiarzy. Będziemy łowić na, właśnie będę łowić na Szóstce, jest domek. A tam dalej jest Wojtek i właśnie do jego się wybieram. Dobry. Dzień dobry, cześć. Mówiłem tu kilka minut temu, że znajomi moi chowają się w domach, jak ja wyjeżdżał na karpie. Tak bywa. Pogody tak nie przygodłeś. Dobra, powiedz mi, od 2 dni tutaj jesteś. Tak. W ogóle coś się działo? Tak, dzieje się coś, są pojedyncze brania, niedużych ryb, w większości takie bączki do 7-8 kg. Dzisiaj rano trafiłem 11. Ogólnie coś się dzieje. Ale to najważniejsze, bo tak. To jednak jest, o, kropić zaczyna, jednak wczesna wiosna to bywa bardzo, bardzo różnie. Tym bardziej, że są to zupełnie nowe stanowiska, nowe miejsca, nieobławiane do tej pory, były niesłychanie ciekawe. Zresztą tutaj robota została wykonana niesamowita, tego to nie było tych stanowisk. Tutaj nie było, była dzicz, same trzciny, tak? Same tutaj. Trzciny. Wszystko zostało wycięte, położone od nowa, kilka warstw. Zbudowany pomost, no i jest dostęp do miejsca, gdzie nikt wcześniej nie łowił. No. I to jest najważniejsze. To jest fajne. Pójdę rozstawiać swoje zestawy, a ty pokażesz, w których miejscach łowiłeś, jak w ogóle tutaj wygląda ta część wody, jeżeli chodzi o głębokości. Naturalnie to jest wczesna wiosna, tego jeszcze nie widać, tutaj nenufary zazwyczaj. Tak, czuć je tylko na dnie, ale nie będą, widać ich. Będą się pojawiać. No dobrze, i walczymy. Ja tylko jestem 1,5 dnia, więc mam nadzieję, że też mi się cokolwiek uda. Myślę, idziemy, że tak, bo idziemy są ryby zobaczyć. Chodźmy. Jakie pyszczki fajne, zdrowiutkie. Zdrowiutkie, tak. Tak, jeden widać tutaj ślad po haku, w środku dolnej wardze, ale nic reszta więcej. Jest czyściutka. Bardzo fajne, bardzo ładne, zdrowe rybki. Dobrze, słuchaj, to z nim do wody. Tak. A ja do roboty. Pokażemy kilka charakterystycznych miejsc tutaj na stanowisku numer 7 na jeziorze Mostkowskim. To jest takie bardzo szerokie stanowisko. Mamy tutaj, no myślę, że 4-5 hektarów wody, naprawdę mnóstwo. Głównie jest tutaj płytka zatoka, właśnie ta, na którą teraz płyniemy. Pokażemy na echosondzie, jaka jest głębokość wody, bo tutaj jest dość płytko, ale jest jedno bardzo ciekawe miejsce, które myślę, że będzie świetne latem. Bo w środku zatoki, na samym jej końcu, otoczone grążelami będzie jedna taka wielka dziura. Około 2,5 metra głębokości. Naokoło wszędzie jest płytko, tam są korzenie grążeli na dnie, więc to wszystko zarośnie, a tam będzie fajna miejscóweczka. Popłyniemy tam najpierw, zobaczymy, jak to wygląda. Jesteśmy na samym końcu zatoki, tu są zaraz trzciny, a tu jest właśnie taka dziura na 2,5 metra. Bardzo fajna letnia miejscówka. Jak tutaj porosną grążele, bo tu jest bardzo płytko, na dnie jest kupa korzeni, to w środku będzie jedna taka potężna dziura, w którą naprawdę zestawy warto wstawiać. W tej chwili jest jeszcze trochę za zimno i w tą płytką zatokę ryby nie wpłynęły, dlatego pokażę Wam miejsca, z których są brania. Kolejne bardzo ciekawe miejsce, tym razem na środku wody. Ogólnie woda jest dość równa, a tutaj mamy wyraźne zagłębienia. Prawdopodobnie są to miejsca żerowania karpi po prostu, takie dołki, które naprawdę mogą być to naprawdę ciekawe miejsce do położenia zestawu. Tu jest właśnie nasz marker i to są te miejsca, gdzie są te dziury w dnie.
widać nasze stanowisko jest jakieś 100 parędziesiąt metrów od tego miejsca. To jest też niezła miejscówka. Mieliśmy stąd jedno branie. Teraz popłyniemy na to głębsze miejsce, gdzie mam większość brań. Jednak jest jeszcze zimno i ryby trzymają się zdecydowanie tych głębszych partii. I co ciekawe, to łowisko jest mocno zamulone. Tutaj jak mamy 2 metry głębokości, to potrafimy mieć na przykład 1,5 metra mułu i w ogóle to nie przeszkadza karpiom. One zdecydowanie żerują właśnie w tym mule. On musi być organiczny, tam musi być życie, ochotka, inne żarełko. Tutaj widać, mamy nawet jakąś ławicę ryb. Dno jest miękkie, ale to kompletnie nie przeszkadza. Ten muł jest organiczny, żyje w nim sporo ochotki, jakichś innych tam drobnoustrojów, które ryby zeżerają chętnie. I to właśnie tutaj jest najwięcej brań. Jestem już rozłożony tak na szybko. Mam też do dyspozycji ponton, ale to tak na wszelki wypadek. Gdyby była ryba i weszła w któryś z tych starych pomostów, które tutaj są, no bo to niebezpieczna jest historia, ale łowię tylko i wyłącznie tu z pomostu. Jedną wędkę zrzutu na szybko, dwie przy pomocy łódki zanętowej. Echosonda mi pokazała tak 1,5 do 2,5 metra na tym spadzie kładłem. To jest niedaleko, w odległości jakichś 60, może 70 metrów od brzegu. No i zobaczymy. Pogoda się może zlituje, nie tyle dla ryb, co dla nas tutaj. Bo początek sezonu karpiowego i marznąć, moknąć, no ale takie jest nasze życie. No zobaczymy. Mam nadzieję, ponieważ już widziałem 2 czy 3 takie delikatne spławy, one tak ledwie grzbiety pokazywały, właśnie niedaleko od brzegu, no że coś z tego będzie jednak. Trzy słowa o sprzęcie, którego używam, no bo wędkuję z wywózki, jest to dość daleka wywózka i wziąłem sobie kije dziesiątki, czyli kije 3-metrowe, krótkie Noctis X Carp, bardzo fajne wędki, bardzo lekkie, idealnie sprawdzają się właśnie przy stawianiu zestawu z pontonu czy holu z wody, są szybkie, lekkie, więc naprawdę bardzo łatwo tutaj możemy operować. Mam żyłki na kołowrotkach, ponieważ łowisko nie pozwala używać plecionek. Chętniej używałbym plecionki, bo zapewnia nam kontrolę nad braniami, w sensie, że mamy 1:1 wskazanie, bo plecionka się nie rozciąga, natomiast żyłka niestety się rozciąga. I tak jak na przykład ten zestaw wywieziony jest na prawie 300 metrów, no to tutaj ta kontrola brań jest znacznie, znacznie trudniejsza. Dlatego warto używać, słuchajcie, żyłki trochę grubsze. Ja mam 40, zawsze troszeczkę grubsza żyłka, to jest trochę mniejsza rozciągliwość. Jeszcze jedną fajną rzeczą, którą tutaj można zobaczyć, są rodloki. Tutaj na każdej wędce jest tak zwany rodlok, czyli taka blokada przed spadaniem wędki z podpórki czy z rodpoda. I teraz w takim przypadku mogę sobie ustawić hamulec trochę bardziej twardo, na przykład dlatego właśnie, że mam mega naprężony zestaw, bo jest daleko od brzegu i mimo to wędka nam nie spada z rodpoda, trzyma się tutaj świetnie. Przy braniu wystarczy, że ja sobie tutaj zdejmę ten zatrzask i nie ma problemu. Bardzo fajny patent jeszcze na łowienie na przykład z pomostów, kiedy no nie możemy jakoś dobrze umocować rodpoda, no bo nie wbijemy nóżek w ziemię. To jest taka prosta tutaj, jeden prosty wkręt w pomost i taka gumka, amortyzator do przyczepienia rodpoda do pomostu. To się świetnie trzyma.
naprawdę nie ma tu żadnego problemu, a z drugiej strony też mogę Wam powiedzieć fajną rzecz, że to jest nowy rodpod, który wprowadziliśmy do oferty, nazywa się ArcPod. Jest to rzecz dostępna dla osób w niższym budżecie. Po prostu on kosztuje około tam 200 paru złotych w sklepie. Jest naprawdę mega stabilny, ma podwójną ramę. I jeszcze jeden taki fajny patent, bardzo przydatny, jeżeli wypływacie na przykład po rybę lub wywieźć zestaw w ciągu nocy. Powiesiłem sobie tutaj na gumce lampeczkę, jak tylko jest noc i muszę gdzieś wypłynąć, to sobie ją włączam, wtedy wiemy, w którą stronę mamy wrócić na nasze stanowisko. Nie błąkamy się gdzieś po wodzie, nie wplątujemy się we własne żyłki, tylko dokładnie do celu, za lampką wracamy na swoje miejsce. Łowiąc wywózki czasami w trudnych warunkach, trzeba wziąć kilka rzeczy pod uwagę i mieć na pontonie najbardziej podstawowe, najbardziej potrzebne akcesoria. Takim bardzo prostym, ale właśnie niezbędnym urządzeniem, czyli małym akcesorium, są nożyczki, które ja sobie tutaj przypinam za pomocą klipsa takiego, przypinam sobie to do linki pontonu. Jeżeli mam jakiś problem na wodzie, ryba weszła w zaczep, trzeba przewiązać zestaw, to właśnie tych nożyczek sobie szybko użyję. Drugą rzeczą przy łowieniu z wywózki na wodach, gdzie ryba może Wam wejść w jakieś trzciny, zaczepy czy grążele, jest podbierak ze sztywną ramą. To też jest super sprawa, bo możemy go włożyć bezpośrednio w zaczepy, nie wygnie nam się. To jest właściwie jedyna opcja, żeby podebrać rybę na przykład w trzcinach czy w grążelach. Ostatnia rzecz to jest właśnie ten uchwyt line guard. Bardzo przydatne urządzenie, jeżeli łowimy w zaczepach i ryba na przykład zaplącze nam się w jakieś podwodne kołki, to za pomocą takiego uchwytu przyczepionego do szczycy podbieraka możemy po prostu tą linkę znaleźć po drugiej stronie zaczepu, przewiązać i kontynuować haul. Drugie ewentualne zastosowanie to jest, jeżeli ten line guard przypniemy do szczyty na przykład i wbijemy sobie go w szczyt jakiejś wyspy trzcinowej czy czegoś takiego, to możemy linkę, przeprowadzając tędy, łowić za tą wyspą, czyli w miejscu, gdzie nikt nigdy wcześniej nie łowił. To są takie najbardziej potrzebne rzeczy, które przy łowieniu z wywózki powinniśmy mieć na pontonie. Właśnie pocztą pantoflową dotarła do nas informacja, że na czwórce jest jakaś piękna ryba, ponoć pełnołuski, duży karp. No to jedziemy błyskawicznie, żeby go zobaczyć. Trafiłem na czwórkę, na której w ubiegłym roku kręciliśmy tutaj film. Piękna, pełnołuska ryba. Szybko przyjechaliśmy, żeby ją zobaczyć. No, wiosenna zdobycz fantastyczna. No to popatrzmy. No proszę bardzo, tam się działo. A co u nas? U nas spokój. U nas spokój. Czekamy. Słuchaj, 17 kilo, pełnołuski, piękna ryba. No to już druga duża tam. Tak, z 2,5 metra. Czyli mniej więcej z takiej głębokości. Jak u nas. Jak u nas. To jest mój zestaw końcowy, takiego najczęściej używam, z jednym wyjątkiem. Plesionka w otulinie, tutaj jakieś 20 parę centymetrów długości, ciężarek mocowany bocznie, nic rewelacyjnego, może tylko tyle, że to jest niewielki ciężarek. Ja tutaj stosuję 85 gram, to jest bardzo gęsty muł. Naprawdę większego ciężarka nie trzeba na te odległości, na których ja łowię, a nawet gdyby dalej je wywieźć, to w zupełności to wystarczy, żeby zaciąć rybę. No ale to, co akurat tutaj jest innego, to jest właśnie to. To jest typowy D-Rig, perfekcyjnie zrobiony przez mojego kolegę Rafała. Ja tutaj tylko takiego robaczka dodałem, nie wiem po co, ładniej wygląda, może po to. No ale co najważniejsze w tym, to mocowanie kulki. Tu jest stalowy pierścień i do tego stalowego pierścienia mocuję gumkę. Tego rodzaju gumkę silikonową. Ona daje dość dużo. Mianowicie mogę na niej zamocować bez problemu kulkę prawie o każdej średnicy, bo ta gumka się po prostu rozciąga i wtedy nie muszę się zastanawiać, czy ten włos tutaj, którą przywiązany, ma być dłuższy, krótszy. To nie ma żadnego znaczenia. Tutaj używam waftersów, kulek takich neutralnych. Cały ten zestaw oczywiście zapada się w mule,
Natomiast kuleczka gdzieś tak w wierzchnich warstwach tego mułu leży i jest bardzo łatwa do zlokalizowania przez karpia. Natomiast te kulki, tak samo jak kulka pływająca do dzielnik jest po to, przede wszystkim do kulek pływających, do neutralnie wypornych, chociaż i stojącymi też może być używany. Ja nie montuję tego w sposób klasyczny, czyli nie robię dziurki w kulce igłą i nie nakładam tego w sposób taki, jak zawsze się robi, ale robię coś zupełnie innego. Robię wokół kulki taki delikatny rowek. Może ja wezmę od razu kulkę, którą już mam zrobioną. To wygląda w ten sposób. Szczerze mówiąc, to wygląda jak miniaturka Gwiazdy Śmierci z Gwiezdnych Wojen. Ten rowek jest po to, żeby po prostu gumkę dać naokoło kulki i ona znakomicie będzie leżeć właśnie w tym rowku. Proszę bardzo. I absolutnie nie ma możliwości, żeby ta kulka spadła, a zachowywać się będzie neutralnie na dnie łowiska. Moje nęcenie jest niezwykle proste. O tej porze roku dużo sypać nie trzeba. Mało trzeba sypać, może w ten sposób powiem. Tu nie ma sensu wysypywać, kiedy one dopiero zaczynają przygotowywać się do dobrego, późnowiosennego jedzenia. Takie dwie garście miksu ziaren, dwie garstki peletu, no i tak 10 kulek niewielkiej średnicy daje takie 16. No i jeszcze jedna rzecz, woreczek rozpuszczalny w środku z pokruszonymi kulkami, pelecikiem, zanęta taka fiderowa, metod fiderowa. To się wszystko pięknie rozpuści na dnie. Ja to w bardzo prosty sposób zakładam, o tak, bo przecież tutaj to wkładam do komory łódki. Dlaczego właśnie tak? Ten woreczek spełnia istotną rolę. Na głębokości 2-2,5 metra, jeżeli spuszczę całą tą zanętę, to ona się rozsypie na kilku metrach kwadratowych. Na pewno to spadnie tak. Natomiast ten worek z zanętą poleci razem z kulkami przynętowymi, będą razem, więc zostaną skupione w jednym miejscu te największe atrakcje dla karpia. Myślę, że to jest rzecz istotna, bo karpie będą podchodzić sobie tam, dłubać naokoło, aż wreszcie trafią na tą najważniejszą rzecz w całym zestawie, czyli na kulki na włosie. Jeszcze powiem wam może o zanęcie, bo zauważyłem, że Przemek łowi całkowicie inaczej niż ja, no ale on przyjechał na krótko, ja jestem troszeczkę dłużej, więc moją podstawą mieszanki jest gotowa kukurydza. To jest moja baza i do niej po prostu dosypuję tylko i wyłącznie właściwie kulki w formie połówek, trochę całych i nic więcej. No finalnie, o, dorzucimy do kukurydzy, dorzucimy połówek, zaleję sobie to jeszcze liquidem Life Cream, taki sam liquid jak kulki. No i to właściwie wszystko. Mieszamy całość, czyli kukurydza, połówki kulek, Life Cream jako zalewa. Ewentualnie możemy dorzucić jeszcze kilka jakichś mniejszych, na przykład tutaj mam 16 jeszcze. No ale mieszamy całość i dosłownie po jednej, po dwie łyżki na zestaw przy wywózce takiej właśnie mieszanki wrzucam do wody. Zestaw, na który było najwięcej brań, to taki prosty Roni Rig. Jako przynęta posłużyła mi tutaj kulka pop-up Juicy Orange, to jest 15 mm. Taki fajny pomarańczowy popek naprawdę przyniósł mi właściwie wszystkie tutaj brania. A sam przypon to jest Roni Rig na haku Musa numer 2. Lubię duże haki, lepiej trzymają rybę, szczególnie przy łowieniu z wywózki na 100-200 metrów. Tutaj mamy krętlik typu Roni Rig, to jest specjalny krętlik właśnie do tego typu zestawów, zasłonięty dociążonym kickersem. Cała seria dociążonych akcesoriów pojawiła się w ofercie, tak samo jak rurka antyspontaniowa, to też jest wersja dociążona, czyli cały ten zestaw, oprócz oczywiście popka, idealnie przylega do dna. Zawiązany przypon jest na plecionce w otulinie, czyli troszeczkę usztywnionej. Potem mamy klips bezpieczny, ciężarek 120 g, taki typowo wywózkowy. Ten zestaw był na około 100 metrach, więc 120 wystarcza. Szczególnie, że tam jest muł, więc nie chcę przesadzać ciężarkiem. Jeżeli łowię tam na tym kiju na przykład najdalszym około 300 metrów, tam mam ciężarek 170 g. Potem jest LED Free Reader bez rdzenia i
strzałówka 0,50 mm dowiązana do żyłki głównej Dreamline 0,40. Prawie jesteśmy po pierwszym dniu ciężkiej pracy, bo przy takiej pogodzie to praca każda jest ciężka. No, wiało dzisiaj mocno, naprawdę. Okropnie, okropnie. No, mamy wszystko wywiezione teraz na noc. W ciągu dnia po jednej rybie, no ale cała woda była niezwykle spokojna tam na czwórce, gdzie wczoraj ładna dziewiętnastka była, dzisiaj 17 kilo. Dobre stanowisko na duże ryby. Tak, no ale spokojnie jest. Też ryba się nie pokazuje tak jak w ostatnie dwa dni, kiedy Nie, w ogóle byłeś. O tej porze już powinny być spławy, a jest po prostu no prawie flauta, bo wiatr się uspokoił i nie widać nic. Czyli mamy książkowo, jak pogoda się zmienia, ciśnienie się zmienia, ryby też się zmieniają. Tak, znaczy swoje zachowanie zmieniają. No ale miejmy nadzieję, że jeszcze ta ostatnia... Moja ostatnia, jedyna noc przyniesie nam moja coś też ostatnia, ja też więcej twoja nie siedzę. Twoja też ostatnia. Dobra, zobaczymy, co będzie w nocy i rano spotkamy się, zrobimy sobie takie podsumowanie tej mojej błyskawicznej, swojej trzydniowej sesji na Mostkowskim. Pewnie. No to się rozchodzimy i pilnujemy wędek. Kończymy naszą zasiadkę i kiedy wyjeżdżamy, to oczywiście robi się pogoda, słońce, pewnie woda zaraz się zagrzeje. Będą brały jak szalone, I tak? Będą brały jak szalone. No dzisiejsza noc była, no powiedzmy, spokojna, bo ja miałem jednego karpia, ty dwa. Tak. To dwa, ale wyspaliśmy się. Ale to jest właśnie łowienie wiosną. Najczęściej o tej porze roku to mamy takie sytuacje, że pogoda zmienia się, jak to w kwietniu. Także za bardzo liczyć na jakieś wyniki nie można, czy nastawiać się na dobre branie. Temperatura wody ile? 10-12 stopni? 9 stopni. Tak, teraz 9 tak? stopni przy dnie. No to jest jeszcze zimno, no. Ale tak czy inaczej, fajnie, nie wiem jakie jest twoje wrażenie, ale dla mnie najciekawsza rzecz, jaką tutaj z tej wiosennej, wczesnej wiosennej zasiadki wyniosłem, to jest przygotowanie nowego łowiska. Ile to wymaga siły, wysiłku, nakładów i pomysłów, żeby zrobić coś dla karpiarzy? Nie, no chłopaki tu robią świetną robotę. Te stanowiska, które są zrobione po prostu w miejscu, gdzie wcześniej były trzciny, krzaki, drzewa i nagle jest normalna miejscówka z pięknym dojściem tutaj do wody. No i ile tu mamy? Parę hektarów, no. Dla każdego. Dla super. Każdego, oczywiście, że no, tak. To jest super, naprawdę. I fajnie jest oglądać właśnie, jak coś takiego powstaje. Myślę, że, bo ty już się chyba latem wybierasz tutaj ponownie. Spróbuję. Jak to się będzie zmieniać wszystko, prawda? Ja to jest fajna rzecz. Bardzo mi się podoba właśnie tamta miejscówka, gdzie trzeba się przeprawić. Tak, mhm. Taka odcięta. Więc jak tylko znajdę chwilę, to myślę, że tam sobie będę siedział. Super, no to w takim razie słuchaj, dziękuję ci za tę dla mnie bardzo krótką, bo to jeden dzień, jedna noc zasiadkę. No a na koniec obejrzyjmy sobie twoje wiosenne, nocne karpiki. Wrzućmy coś na matę.
Thank you.